Jedyne 5 dni w drodze i oto jestem na krańcu Sudanu Południowego. Dojechałam w końcu do wioski Ludutoposa, ale muszę znaleźć jeszcze moją bohaterkę. Nakor? 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 A! Nakor? Martyna, bardzo miło Cię poznać. Oto moja złota dziewczyna. Dlaczego złota? To się okaże. Ale póki co ciekawa jestem, jak żyje. Mam na imię Nakor i mam 20 lat. Moje najstarsze dziecko ma 5 lat, następne ma 4 lata, kolejne 3, a najmłodsze ma teraz ponad roczek. Moje dni przeważnie wyglądają tak samo. Budzę się wcześnie rano, myję twarz, rozcieram sorgo na kamieniu na mąkę i przygotowuję posiłek. Następnie idę na pole. Podział obowiązków u toposa jest dość prosty. Mężczyźni zajmują się krowami, kozami, natomiast kobiety? Kobiety powinny rodzić dzieci, najlepiej dużo, powinny gotować, prać, sprzątać i uprawiać pole, co jak widać w tych warunkach jest bardzo ciężkie. W tym czasie mężczyźni, którzy zostali z różnych przyczyn w wiosce, patrzą. Otóż ja patrzeć spokojnie nie mogę. Pójdę pomóc. To gdzie mam kopać? Tu? Tu?